Jeśli mieliście w planach wybrać się w tym roku we włoskie Alpy, to mam dla Was bardzo złą wiadomość. Najpiękniejsze i najbardziej popularne przełęcze w Dolomitach, czyli tych Alpach leżących na wschodzie Włoch, będą czasowo zamykane dla ruchu kołowego, to znaczy dla motocykli i samochodów. Dlaczego? Dlatego, żeby rowerzyści mogli sobie bez przeszkód tam śmigać. Zamykana będzie na przykład Sławna pętla Sella Ronda składająca się z czterech wspaniałych przełęczy: Sella, Pordoi, Campolongo i Gardena. Ale kilkugodzinne zakazy ruchu spotkamy też na innych przełęczach, na przykład San Marco czy nawet Stelvio. A już w przyszłym roku czeka nas kolejna niespodzianka. Władze planują bowiem wprowadzić rezerwację wjazdu na najważniejsze przełęcze alpejskie. Jeżeli nie uda ci się zarezerwować miejsca, po prostu nie wiedziesz.